Dzień dobry. Dzisiaj przedstawię wymianę chłodnicy klimatyzacji w EC3C. A to dokładnie jest Opel Signum 1.8 2006 rok. Na przeglądzie wyszło, że jest. Tu nie zobaczymy. Tutaj, w którymś miejscu, akurat w tych miejscach, gdzie najbardziej narażona jest ta chłodnica klimatyzacji, no jest dziura po prostu, uciekł cały czynnik, nie było nabijane już. Następnym razem po wymianie się nabije. Chłodnica została zamówiona. Jest to Valeo, taka jak jest w tym samochodzie, tak samo taką zamówiona. Chłodnica jest z oświetlaczem. Ale w dalszej części filmu przedstawię, jak się prezentuje zamówiona chłodnica. No i powoli zaczynamy za demontaż ścieżek. No to już mamy wyciągniętą chłodnicę. Tak się oto prezentuje. No, gdzieniegdzie widać takie te żeberka trochę pogięte. Tutaj jest. Trzeba ukrócić numer chłodnicy. Aluminium, kawałek aluminium. Dodatkowo trzeba było wykupić takie podkładki gumowane. Tutaj mniejsza idzie do osuszacza, ta większa idzie tutaj no bezpośrednio do chłodnicy, która już jest połączona. Dobra, tak to się prezentuje. Narzędzia przygotowane. Zestaw. Zaczynamy się za demontaż. Zabieramy się za demontaż. Trzeba pewno odkręcić atrapę. Tutaj skóry. I tam chyba od spodu są trzy śruby i w nadkolach lewym i prawym nadkolu. No. Dobra, to do działa. No, prezentacja. Co mam odkręcenie od spodu? Nie wiem, czy nie będę musiał podlewarować. No to. O, tu mam takie spinki. Cztery one są. Takie narzędzie. Zobaczymy, jak to idzie. Zmiana planów, ciężko tam dostać się. W ruch idą takie kobyłeczki. Podlewujemy lewą i prawą stronę. Podstawimy kobyłkę. Będzie lepiej się pracować, bo przód w tym Signum jest dosyć nisko. Tam ciężko się dostać. Dobra, to działamy. Mamy auto podlewowane. Teraz mamy lepszy dostęp. O, takie dwie kubełeczki poszły. Chyba jak będzie czego. I przechodzimy do dalszego demontażu. Dobra, strzeżak demontowany. Trochę problematyczna jedna wtyczka od czynników była parkowania. Ale wszystko jest. Prosto zeszło. Teraz musimy odkręcić tu śrubkę. Tu śrubkę. No i wężyki. Jeden. Od chłodnicy, drugi od klimaty, od osuszacza, a tu zderzak zdemontowany leży. Dobra, odkręcamy dalej. Tutaj godzinę roboty. Poniczka założona. Widać już. Bez jakichś tam problemów. Wszystko zapięte. Więc radzę sobie samemu zrobić
koszt w warsztacie policzono do wymiany 300 zł. Jak się ma miejsce, trochę narzędzi, to bezproblemowo. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.